miłość napędza nas wszystkich i dlatego bardzo mi zależało na tym, żeby pokazać, jaką siłę ma miłość, rodzina, przyjaźń, ludzie nam bliscy. Cześć, witajcie na kanale Zupełnie Inna Opowieść. Ja za chwilę spotkam się z Agnieszką Zakrzewską, by porozmawiać o jej książce Obiecuję Cię Kochać, która wraz z wcześniejszą powieścią Nigdy o Tobie Nie Zapomnę stanowi opowieść o Annemarie Engelen, dziewczynie z Amsterdamu, zdolnej pianistce, której przyszło żyć w czasach narastającego przed II wojną światową nazizmu i związanego z nim antysemityzmu. To m.in. opowieść o niemożliwej miłości, o wielkiej przyjaźni, choć przede wszystkim o tym, że trzeba umieć odnaleźć w sobie siłę, która pomoże przeciwstawić się wszechogarniającemu świat złu. Link do recenzji pierwszego tomu znajdziecie w opisie. Zachęcam do subskrybowania kanału i zachęcam do obejrzenia rozmowy. Agnieszka Zakrzewska, pisarka, emigrantka z wyboru. Pisze od zawsze, wydaje od kilku lat. Jej saga amsterdamska stała się ulubioną lekturą Polek w kraju i za granicą. Obiecuję Cię kochać, czyli druga część Nigdy o Tobie Nie Zapomnę. To są książki, które tak naprawdę stanowią jedną całość, jedną zwartą opowieść. No więc pytanie, zanim porozmawiamy sobie o treści tych książek, pytanie o to, czy to jest tak, że od początku pani zamierzała napisać dwie książki, czy po prostu podczas kwerendy, podczas zbierania materiału okazało się, że jest jego aż tyle, że trzeba podzielić to na dwa tomy? Dokładnie tak było. Pierwszy pomysł był zawrzeć całą opowieść o Annemarie Engelen w jednym tomie. Ale ponieważ w trakcie jego pisania dochodziło tyle wątków, tyle nowych opowieści, które nie przewidziałam, które się rozwijały w trakcie pisania, że postanowiłam rozdzielić to na dwa tomy. I myślę, że dobrze się stało, bo niektórych wątków było mi szkoda, a tak to mamy wszystko w jednej opowieści rozłożonej właśnie na dwa tomy. No właśnie, bo to są rzeczywiście dwie bardzo sążniste, bardzo bogate w treści opowieści, ale one łączą się w opowieść o Annemarie Engelen, dziewczynie, potem kobiecie z Amsterdamu, której losy rozgrywają się na tle historii tuż przed i potem II wojny światowej. Tak, zgadza się. Zaczynamy na początku lat 30., a kończymy lata 80., czyli to jest kawał historii, holenderskiej historii, ale także troszeczkę w tej opowieści jest także o Polsce. Także myślę, że to zaciekawi czytelników. Nie tylko Holandia, ale również Polska, inne kraje, również Niemcy, przedwojenne, później wojenne, także to jest fajne, fajnie splata się to w jedną całość w różnych państwach, nie tylko w Holandii. No właśnie, to jest opowieść, która się rozciąga rzeczywiście przez kilka dziesięcioleci, ale clue tej opowieści to są lata tuż przedwojenne i właśnie wojenne. Tak. Wątkiem, który wydaje mi się dość istotny w tej książce, jest wątek narastającego wtedy, również właśnie w Holandii, między innymi antysemityzmu. Dokładnie, antysemityzm. W Holandii bardzo, bardzo nasilił się właśnie w latach przedwojennych. Holendrzy, nie ma co ukrywać, bo też oni do tego się przyznają, popierali Hitlera, popierali nazizm, dlatego że to jest naród pragmatyczny i wydawało im się, że Hitler, jego plany podbiły Europy, rozwoju Europy, głównie tu chodziło o infrastrukturę. Także to są właściwie Holandia i Niemcy, to są dwa kraje, które są połączone ze sobą historycznie, językowo. Wszyscy w Holandii mówią po niemiecku. Także to są kraje sąsiadujące ze sobą sąsiedzi, które sympatyzowały ze sobą praktycznie od zawsze. W Holandii przedwojennej rzeczywiście nazizm był bardzo popularny i ja to opisuję. Antysemityzm nasilił się bardzo właśnie po wybuchu wojny, szczególnie w Amsterdamie, gdyż właściwie prawie cała ludność żydowska w Amsterdamie została wywieziona do obozów. Tam zostały niedobitki, bardzo mało ludzi, którzy przeżyli wojnę właśnie Żydów w Amsterdamie. Dla Annemarie to jest bardzo osobista historia, dlatego że jej pierwszy ukochany był właśnie Żydem. Tak. Jej najbliższa przyjaciółka, taka pomoc niania. Domowa, tak. Niania, to jest też Żydówka. Wiesz, tak. Annemarie zresztą uczestniczy, to chyba nie będzie spoiler, jeżeli powiem, że uczestniczy również, w pewnym sensie chce uczestniczyć w ukrywaniu Żydów, tak, przed faszystami. Więc to jest bardzo, bardzo osobista historia dla niej. Tak, to jest dla niej było bardzo ważne. I ona nigdy nie ukrywała tej sympatii do Żydów, dlatego że jej przyjaciółka, później przyjaciółka, była niania, córka właściwie jej niani,
Później najlepsza przyjaciółka, z którą trzymała kontakt do samego końca. Już nie będę tutaj spoilerować i nie mówić, co się wydarzyło dalej. I jej ukochany także był Żydem, czemu był bardzo przeciwny. Jej ojciec, bo to była bardzo bogata mieszczanie, arystokracja również ze strony matki, byli bardzo przeciwni, ale właściwie nie wiedzieli o tym, ona to ukrywała. Nie wiedzieli, że spotyka się z chłopcem żydowskim. Miała bardzo, bardzo ciepłe wspomnienia i bardzo dużo przyjaciół właśnie, bo to nie tylko Henrietta, czyli jej przyjaciółka, prześliniania i nie tylko Aaron, jej ukochany, ale także było tam więcej przyjaciół właśnie, którzy pochodzili z tej części Amsterdamu, gdzie mieszkali Żydzi. Zresztą to było bardzo ciężko nie natrafić na Żyda w Amsterdamie przed wojną, bo właściwie oni stanowili główny procent mieszkańców. No właśnie, a sama Anna Marie dorastała jednak, jak pani powiedziała, w domu, w którym ojciec tego domu, czyli Fryderyk Engelen, był zagorzałym faszystą. Bardzo. On był nawet w partii faszystowskiej. On sympatyzował z Hitlerem i później po emigracji, no bo to wiemy, bo w pierwszej części rzeczywiście on wyemigrował, uciekł właściwie ze względu na długi, których narobił jako dyrektor banku, który rzeczywiście ten bank istniał, bo to rzeczywiście ten bank, którym dyrektorował Engelen, istniał przed wojną. Narobił długi, bardzo żałował, że Europa jest teraz w świetle Jupiterów, jest bardzo ważna, bo Hitler doszedł do władzy. Bardzo żałował, że nie będzie w tym okresie właśnie w Europie, ale przyglądał się z odległości, co się tam dzieje i bardzo sympatyzował właśnie z nazistami. No właśnie, ale mówimy o tym, że Anna Marie była, Anna Marie myślała, sądziła. No tak, bo to jest historia oparta w dużym stopniu na faktach. Pani poznała pierwowzór Anna Marie. Poznałam Anne Marie, to było na początku mojej emigracji w Holandii. Spotkałyśmy się przypadkiem i Anne Marie, nie wiem dlaczego, może wzbudziłam jej sympatię. Byłam bardzo zainteresowana jej opowieściami. Rzeczywiście ona to czuła i postanowiła opowiedzieć mi swoją historię, która jest bardzo burzliwa, naprawdę. Drugi tom jest jeszcze bardziej burzliwy niż pierwszy. Czyli to jest siłą tej opowieści, ta prawda. Tu jest bez owijania w bawełnę pokazane prawdziwe życie, prawdziwe emocje, prawdziwi ludzie i ich dramaty. Ale to jest życie, które się wydaje tak bardzo atrakcyjne, że aż być może wymyślone. Więc pytanie, ile w tej opowieści rzeczywiście jest prawdy, a ile jednak pozwoliła sobie pani na dopisanie z tego, co się pani zrodziło w wyobraźni? To są postacie epizodowe. Tu jest więcej postaci epizodowych niż rzeczywiście było w tej prawdziwej opowieści, ale główne wątki są prawdziwe. To się wydarzyło naprawdę. Czyli Anna Marie rzeczywiście miała tak skomplikowany życiorys? Jeżeli to, co mówiła, było prawdą, to tak, bo ja zapisałam wszystkie jej opowieści i rzeczywiście to, co opisałam w książce, to jest wierne odzwierciedlenie tego, o czym mi powiedziała. Pewne postacie epizodyczne dla pokazania kolorytu, dla szczególnie Amsterdamu przed wojną, ale później w czasie też wojny, żeby było to ładnie się spinało, ładnie mogłam pokazać właśnie Holandię przed wojną, w czasie wojny, więc ubarwiłam tutaj, troszeczkę dodałam postacie, które w prawdziwej historii nie występowały. No właśnie, ale to zmierzamy prosto do pytania o dokumentowanie, bo to jest jednak czas przede wszystkim, czas właśnie tuż przed i II wojny światowej. No takiego Amsterdamu, szczególnie tego żydowskiego, po prostu dzisiaj już nie ma, więc jak pani zbierała materiał do tej książki? Mam bardzo dużo znajomych, którzy pochodzą z Amsterdamu, nawet rozmawiałam z wieloma osobami, którzy są właściwie w tym czasie, teraz po 90. Odwiedzam ich w domach spokojnej starości i tak zbieram materiały. Oni pamiętali swoich sąsiadów, właściwie każdy Holender miał sąsiada Żyda, znajomego Żyda, prawda? I oni mi opowiadali o tym. Bardzo dużo czytałam na temat tego okresu. Biblioteka w Amsterdamie, dużo książek na ten temat, zbierałam literaturę i bardzo mnie to, tak mnie to zafascynowało, właśnie ten okres, w ogóle okres dwudziestolecia międzywojennego jest moim ulubionym okresem, ale myślę, że dla czytelników w Polsce będzie to też interesujące pokazanie tego okresu właśnie w Holandii, bo ja opisuję nie tylko historię, ale też życie codzienne ludzi właśnie w tym czasie, jak się ubierali, co nosili, co jedli. To jest bardzo dla mnie ważne, to budowanie tych dekoracji, które pokazują nam pełen obraz
życia ludzi właśnie w tym okresie. Mówiła Pani o wątku polskim w tych książkach. Ja powiem szczerze, że jak czytałem obie książki, to miałem wrażenie, że właśnie ten wątek polski, krótki za każdym razem, ale on jakby w pewien sposób pokazuje też nastrój książek. W pierwszym tomie to jest szalona wyprawa do Polski, do Krynicy, to jest koncert Anne-Marie w towarzystwie światowej sławy tenora. W tym tomie wątek polski to Auschwitz. Wątek polski to Auschwitz. Właśnie bardzo dużo, właściwie każdy Holender zna historię Polski wojenną właśnie ze względu na Auschwitz. I wszyscy właściwie Holendrzy, których znam, byli w Polsce i odwiedzili głównie Kraków i Auschwitz. To jest dla nich taki symbol ze względu na to, że każdy właściwie miał w rodzinie kogoś, kto stracił bliską osobę właśnie podczas wojny w obozie koncentracyjnym. Także wydaje mi się, że dla Holendrów to jest też bardzo ciekawy wątek i rzeczywiście też opisałam tam, to są poboczne postacie, to są postacie epizodyczne, chociaż bardzo, bardzo ważne dla tej historii. I ta historia opisana właśnie w obozie też jest historią, która się wydarzyła naprawdę. Anne-Marie w obozie nie była, ale te osoby, które ja opisuję, tak. Czyli to jest też na faktach, wszystko to się wydarzyło, to jest prawda, co się tam wydarzyło. To jest dramatyczny wątek, bardzo ciężko mi było to pisać, dlatego że to taki jest bardzo ciężki temat, ale myślę, że udało mi się to w dobry sposób pokazać właśnie tą tragedię tych ludzi właśnie w tamtych czasach. Mówi Pani, że ten wątek jakby Auschwitz jest interesujący, może być interesujący dla Holendrów, ale myślę, że obie te książki mogą być całe interesujące dla Holendrów. No pytanie, czy szykuje się przekład? Bardzo bym chciała, dlatego że wielu Holendrów nie zna na tyle z historii swojego kraju te wątki, o których opisywałam. Pytałam swoich znajomych Holendrów, nigdy nie słyszeli o katastrofie pancernika Siedem Prowincji, na którym to ginie ukochany Anne-Marie. I bardzo chętnie przeczytaliby to, oczywiście z perspektywy Polki, która mieszka już tam długie lata, bo ja mieszkam ponad 20 lat w Amsterdamie. Bardzo mnie naciskałem na to, żeby postarać się o przekład, szczególnie właśnie tych dwóch książek. Mhm. No właśnie, książek, które są poza wszystkim również książkami po prostu o miłości. Tak. To jest, myślę, że to jest miłość napędza nas wszystkich i dlatego bardzo mi zależało na tym, żeby pokazać, jaką siłę ma miłość, rodzina, przyjaźń, ludzie nam bliscy. I dla nich właściwie też dla nich napisałam tę książkę, dla moich najbliższych osób, ale myślę, że miłość jest napędem każdego działania i także dlatego jest ona bardzo ważna również w mojej książce.